Dobra, jazda, jazda. W górnym lewym rogu Percival, w dolnym prawym Mana. Nie czytałem książek, więc nie mam odnośników. Nie, no żeby oglądać Wiedźmina nie trzeba czytać książek. Po co, na co? Jeszcze się tam człowiek będzie pieklić, że coś jest inaczej albo że coś jest gorzej. Najpierw najlepiej obejrzeć serial, nacieszyć się. A jeszcze pewnie będą wychodzić kolejne sezony, chociaż nie wiem tak na 100%, ale duża szansa pewnie, bo to pewnie nie wszystko opowiedzieli. I ten... I potem ewentualnie książkę, jak ktoś jest takim kaskaderem. Zasilacz 200, 500 czy 07. O mój Boże. Nie, że nie zmaszuję z tej Bruksy, fajny mieli układ z dzikiem. Jak to brzmi. O Boże. A, będzie trzeci sezon. Geralt potwierdził w sumie. No z pierwszej ręki mamy info, no to... To jest pewna sprawa. Okej, okay, probkę oczywiście już wyjeżdżam. O, już są grupy Dreamhack Masters Last Chance. Nie wiedziałem, że już je ogłosili i to tak wcześnie. No doskonale. Aha, nie, chyba nie ogłosili, bo nie ma na Wikipedii, czy są już gdzieś wpisane w internet. Już dawno podpisane były kontrakty na 7 sezonów. 7 sezonów, naprawdę? Poważnie? O kurczę, no to ekstra w sumie. Ciekawe, czy będzie jak z Grą o Tron, chociaż tam było 8 sezonów. Dobra, to lecimy. Oczywiście presja Percivala, Grzegorz Mana w obronie. Oho. To trochę niebezpieczna sytuacja jest, nie ukrywajmy. O nie, 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 nie. Ajajaj, Stalker stracony, ale i tak Mana ma dobrą reakcję. I tak jakoś wydedukował w miarę co się dzieje, albo ogólnie jego build order był właściwy, no bo Immortal to jest perfekcyjna kontra na Marudery. Jeszcze zwłaszcza z baterią. No i co teraz, panie Percival? Oho. No dobra, uratowany Stalker. Dobrze, dobrze, dobrze. No bo jak są dwa Immortale, to są trzy uderzenia i nie ma Marudera. To jest ekspresowy temat. Ale trzeba jednak uważać. Z Marinami sytuacja troszeczkę może się komplikować, ale na szczęście Mana perfekcyjnie celował w Marudery. No jest doskonale. Jest po prostu przewaga Polaka i zaczyna Mana dokładnie tak samo ten pojedynek, jak zaczynał... No, dzisiejszy, wcześniejszy mecz z Percivalem. Oby klątwa drugiego meczu była silna. O mój Boże, no dobra, Mana, dalej, dalej, dalej. Po zwycięstwo, Guardian Shielda może jeszcze. Nie ma nawet bunkra. I czy Mana już to wygrał, bo wszystko chyba na to wskazuje. O, ładnie, ładnie, jeszcze przerzuci wojsko. Tym samym zablokuje Force Fieldem rampę. I teraz można atakować do budówki albo Supply Depoty. Wszystko jest bardzo dobrym pomysłem Many. Za chwilę kolejny Force Field. No perfekcyjnie się układa sytuacja. W ogóle te koszary tutaj nie wiem, wylądują, nie wylądują. Ale chyba nie. Oj, Immortal, szkoda. Nie trzeba było go tutaj chyba tracić. Ale Mana... Tak czy tak, jeszcze sporo jednostek tutaj może wyciągnąć, jeszcze jakaś bariera się aktywowała. Jest bardzo dobrze w dalszym ciągu. 18 probek różnicy już w prawie 6 minucie. Czy Percival wyjdzie z gry? Chyba nie. Tak się rozbawiłem, bo przeczytałem w grze, od razu zaczęło się sypać, jakim się skończył materiał źródłowy.
Więc przy Wiedźminie sprytnie olali już materiał źródłowy od początku, wiedząc, że i tak zrobią lepiej. No i to jest klasa, no. Po co na co? Im materiał źródłowy. Od razu wiosło trzeba wyrzucić na początku dobrego wyjazdu na kajaki. Piękna sprawa. Grzegorz Mana jeszcze kolosem poszczuje przeciwnika. 8, 9, 10, zaraz jednostek zniszczy sam kolos. No idealnie byłoby w to skupisko SCV zaatakować. Bardzo roztropny i bezpieczny ten recall, bo teoretycznie nie trzeba by go grać na podstawie tego, co zobaczył Mana. Ale może uznał, że dobra, nie wiadomo, co tam może jeszcze się czai, więc będzie recall, będzie odwrót. No Mana ma potężną przewagę. Percival spróbuje jeszcze jednego ataku. Ciekawe, czy kitowcy pójdą do boju. Czy SCV będą wyciągane? Chyba nie. No to zaczynamy. Arcyważna konfrontacja, no bo ostatnia. Ale rezultat był znany praktycznie z góry. No jeszcze Mana taką ładną flankę zrobił z lewej strony z lotami. To się musiało udać. Miazgunia. No ale to, że tutaj była formalność, to efekt oczywiście doskonałej obrony na początku. Dobrze Mana widocznie wykrył taktykę przeciwnika. Idealnie zareagował. Była bateria, były immortale. Doskonale. No dobra, to teraz dwie szanse przed Maną. Najlepiej, żeby w pierwszej się już udało. Dobra, witamy, witamy. I zapraszamy oczywiście na kolejną mapę. Glittering Ashes. Na razie Grzegorz Mana oczywiście w dobrej kondycji. Zobaczmy, co widział Mana. Dwa supply depoty oraz koszary, czyli już wie, że prawdopodobnie coś się kryje z tyłu. No Mana też, miejmy nadzieję, że oglądał pojedynek Zesta z Percivalem, więc już może tam sobie minimalnie dedukować, co wtedy zagrał Percival, więc duża szansa, że może to zagrać ponownie. Mówisz, jest wymóg BAME. Fajny skrót. Ale podobno sporo z takich produkcji właśnie w tym BAME to tak się nie bardzo udają. Nie zarabiają na siebie, czyli ludzie głosują portfelami. Nie no, mały, chodziło mi o co innego z tą Bruksą, ale... No dobra, z tym dzikiem może, o tak. Polski serial był 10 razy lepszy. Oj tak, polski Wiedźmin to była legenda. Dobra, lecimy. Trzy gateway oczywiście na razie do defensywy i jeszcze wcześniejszy Stargate. Oho.
No, żeby nie za dużo, żeby nie za dużo. Dwie proby to w miarę akceptowalna strata. Dobra, za dwa ripery. Łącznie trzy probki stracił mana, no bo jeszcze tutaj Helion, jakaś adeptka jeszcze pękła. Ciekawi mnie, czy mana... O, faktycznie. O kurczę, ciekawe. Ale jeżeli nie będzie bunkra, może... Nie, no zdąży zrobić ten bunkier Percival prawdopodobnie, kurczę, szkoda. Bo jakby go nie było, to mam wrażenie, że mana by dość szybko mógł to wygrać. O, i teraz też powód do radości, bo... W defensywie nie będzie również miny, a w dodatku mana chyba zauważy lecącego... O, nie, żartowałem, dobra. No, ciekawe miejsce na minę. Tak jakby chciał oczywiście rozwalić Oracle. Percival zamarzył. O, wow! Udało mu się. No to warto marzyć. Uratował minę. No, niestety ta mina jeszcze może być problemem przez pewien czas. Mana nie jest w stanie zrobić zbyt dużo swoją Oracle, raczej tylko się rozejrzał. Quick Cess. Będą jeszcze hobbity nawet w innym świetle przedstawiane. Dobrze, dobrze, spokojnie. Grzegorz mana może nie zanotował tutaj dużego sukcesu w tej próbie presji, ale przecież może po prostu grać dalej. No, chyba mana jednak też poczuł presję, bo robi Dark Shrine'a. Zazwyczaj jak robimy Dark Shrine'a, to nie dlatego, że o, tak dobrze nam idzie, wydajmy nadwyżkę surowców na Dark Emptary, tylko nie idzie najlepiej i dlatego to gramy, ale to też nie zawsze, spokojnie. To nie zawsze jest oznaka jakiejś paniki. Chciałbym mana jeszcze pewnie wykorzystać tego pylona, ale niestety Percival słusznie się domyślił, że jest on tutaj, no bo wcześniej jednostki szły pod takim kątem sugestywnym do jego miny, do jego bazy. A do miny też właśnie. Dobra. Pułapki. Kolejny element gry many to będą tym razem pułapki. Już je widzieliśmy dzisiaj również w meczu z Percivalem. Nie była to potężna pułapka. O, nie. No, okej. Trudno, trudno. O, teraz jest wielka szansa na dobrą pułapkę. Dobrze, bardzo dobrze. Chcemy, żeby Percival nie przyszedł w pełni uzbrojony. Są też dwa Dark Templary idące do Naturala. No niestety, ale turret powstaje. Ciężko będzie zaskoczyć drugą stronę. Ale mana po prostu usuwa się w cień w inne miejsce. Jeszcze znajdzie SCV-kę w trzeciej bazie. Oho, no to jest bardzo ryzykowna sprawa. Diwaki próbują, a może próbowały raczej zaatakować pierwszą bazę, ale nagle się natknął na trzecią albo chciał do niej tak szybko się zbliżyć. Jest Guardian Shield, nawet obiecująco wygląda póki co defensywa many. Spokojnie, spokojnie, może walczyć, oj! Aj, bateria nie uratowała pylona. Za duża siła ognia. No dobra, mana przywołuje w innym miejscu swoje jednostki. Jest okej, okay, jeszcze żyje, tylko no właśnie trochę się boję, że będzie się powiększać przewaga Terana i znowu będzie nerwowe 1-1.
dobra, jest niestety może trochę niepotrzebne zamieszanie. Traci mana, no nie tak dużo, ale teraz walnie mina. Archon strącony, kolejny Archon wyciągnięty przez celny cios Percivala. No i utrzymuje się ta nieprzyjemna różnica w ogólnym limicie. Mana jeszcze nie ma blinka. Czyli w sumie tego nawet nie opracowuje. Będzie raczej opierać defensywę na medivaki, na Feniksach. No bywało gorzej, ale nie jest też dobrze. Chyba czas, żeby przejść w jakieś kolosy, albo może Storma. Coś trzeba chyba przejść. No właśnie, jest Robo. Doskonale, mana widzi medivaki. Może będzie w stanie się zawczasu na nie jakoś dobrze ustawić. A może w ogóle ich nie zauważył. Też jest taka możliwość. Dobra, mana. Idziemy w kolosy, zagrajmy to może jakoś stabilnie. No pamiętajmy też, że Zest na mapie Blackburn właśnie na Percivala też był tak trochę w plecy. O, no, szkoda, że supply block jeszcze jest. Też był w plecy Zest. O, potrójne robo chyba będzie. No mana czasami robi potrójne robo, ja to akurat lubię nawet widzieć. No ale dążę do tego, że kolosy i mortale, może kolosy i disruptory, no i liczmy na dobrą bitwę. To też nie tak łatwo zrobić, bo... Mana grał dłuższą grę na Percivala i raz się to skończyło niestety słabo. Były też liberatory. No nie, no ale tak być nie może, no. Immortal stał osamotniony. Dobra, spokojnie. 170 limitu kontra 150. A to jest kolejny duży cios w manę. Strata Nexusa i to tak w zasadzie bez jakiejś dużej walki i bez straty na przykład jednostek Terrana, no bo tutaj co padło u Terrana to też trochę pękło u Protosa. To, tak, taki błąd to mile widziany. No, ale nie wszystko stracone, bo część jednostek niestety się ewakuowała. Nie wiem, czy Immortale to jest dobry krok, ale w sumie dokładnie to samo robił Zest wtedy. Ciekawe, czy dorzuci Disruptory Polak. Na pewno ciężko zebrać fundusze na i wojsko, i właśnie takie Immortale, i jeszcze ulepszenia by się przydały, ale nie ma na nie chyba za bardzo czasu, bo Percival już podchodzi. No dobra, no nie było szans, no, w tej bitwie wygrać. EMP jeszcze tak ładnie siadły i no, w ogóle liczby były nie takie, jakie byśmy chcieli. No dobra, 1-1. Klasycznie Polak to musi do ostatniej mapy walczyć. No ale tak jest, tak jest. No ja nie za dużo rzeczy widziałem, oglądałem poza StarCraftem. No jakieś tam takie, no niektóre widziałem filmy, seriale, ale to naprawdę niewiele.
porównaniu. No to o czym piszecie z tym He-Manem, to pierwszy raz widzę, słyszę. Ale to jest... No to oni tutaj popełniają moim zdaniem jakieś biznesowe harakiri. O, już się boję, co tutaj za obrazek zobaczę. Ale kliknę Cupertino. O nie, o nie, o, wiedziałem, że się nie zawiodę. O nie, już łezkę uroniłem jak na tych statkach wczorajszych. Czy tam okrętach na Boulder Bay. Age of Empires. O Boże, no lubią się tam bawić. Robią te różne... I nazwali to He-Man, czy ta jakaś inna nazwa? O mój Boże. Jak to nazwali? Ten film w sensie. I jak się nazywa główna postać? To proszę mi napiszcie, bo to... Czy to jest naprawdę to? No już nie wiem. Masters of the Universe. Ludzie przyzwyczaili się do He-Man. Już nie wiem w sumie. Sprawa pozostanie na razie niewyjaśniona. O mój Boże, tego tutaj no, nie było może bezpośrednio widać, ale mana uniknął tej miny. Skręcił idealnie Oracle w lewą stronę, także bardzo mnie cieszy, że czujny jest Grzegorz. No, na początek Reaper za probę. Spokojnie. Masters of the Universe. Co to jest za film? No cóż, aż przemilczałem tę stratę Oracle. Ja tylko słyszałem wybuch. A niestety, strata to strata. A tak pochwaliłem ładnie manę, że uniknął wybuchu, uniknął miny, wymikrował. Że no to jest decydująca mapa, no dobrze, żeby jednak się to trochę ułożyło sensowniej. No dobra, mana widzi trzecią bazę, czyli wszystko wiemy, wszystko widzimy. Swoją drogą miło zobaczyć, że obie strony nie będą jakoś przesadnie ryzykować na początku, tylko no właśnie teran makro, mana też zaczął bezpiecznie od takiego bardziej dwubazowego kolosa z przejściem w trzecią. Masters of the Universe. Oho, ale tu nie ma żadnych takich screenów, co to jest, czy to chodzi o ten opis jakiś? Tak, może zostałem strollowany z tym He-Manem. A ten screen, co wkleił Cupertino z tym innym He-Manem. Chyba, że to nie nazywa się He-Man, to nie wiem, o co chodzi w takim razie. No dobra, 3 bazówka, 5 raksów, klasyka. Bardzo dużo jednostek za chwilę oczywiście będzie mieć teran. Mobilność też zapewniają mediwaki. No i Feniksy, wiadomo, tutaj patrol, wypatrywanie desantów, tutaj pylony wcześniej ostrzegające o atakach. No takie normalne przygotowanie do... Zobaczymy, jak bardzo intensywnej gry. O, już pierwszy wylot Percivala.
Evil Lyn, kobieta, która chciała zniszczyć wszechświat, bo rodzice chcieli ją zjeść, jak była mała, co? Okej, podoba mi się ta fabuła. Chcieli mnie zjeść, więc zniszczę świat. Ale to tylko twoi rodzice chcecie zniszczyć. Nieważne, zniszczę cały świat. I let's go. To jest jej backstory? Ja już nie wiem, czy ludzie trolują, czy nie, ale jak to nie jest trolling, to jest coś pięknego. Takie komedie piszą, rozumiem. Jak przeczyta scenariusz, to już w sumie filmu nie trzeba oglądać, czy tam jakiś opis. Już się uśmiejesz, to już dobrze, już nie trzeba oglądać. Dobra. Trzy kolosy. Ale się przygotowują, kurczę, no bo teraz wiadomo jest, no, o, tutaj obserwatora stracił mana. Mamy okres mocno pacyfistyczny, tutaj mina, tutaj supply depot, tutaj też oczywiście taka pułapka częściowa na Warp Prisma. Sporo rzeczy, sporo elementów, na szczęście mana też miał czas, żeby się dozbroić. No cóż, no, ich wygra lepszy. O mój Boże, ta mina jak ładnie chlasnęła w zeloty. No dobra, mana mimo wszystko podchodzi. Mana nie ma żadnych forge'ów, on w ogóle olinuje z trzech baz, tak jakby, z czterech, ale bez ulepszeń. No nie no, z czterech baz bez ulepszeń, o co tu chodzi? Oho, mocne zajście na plecy kolosów. Niestety mana nie jest w stanie jednego z nich zbyt długo utrzymać przy życiu, ale i tak jest dobrze. Nie no, ej, dobra, jedna walka, ale za to dobrze przygotowana przez manę. I mamy to, dobra, nice, brawo Grzegorz. No, przez chwilę miałem wrażenie, że te wchodzące na plecy marudery szybko wyczyszczą kolosy i będzie po zabawie, ale masa zelotowa dobrze się rozpychała łokciami. No i uff. Jest zwycięstwo many. Jednak klątwa drugiego meczu, jednak wtedy to była taktyczna strata punktu. Brawo mana. Dobrze, dobrze. Się z tym czatem, powiem wam, zagadałem, zamieszałem, wrażenie, że... Jakoś mnie za mocno rozbawiły i zainteresowały te historie filmowo-serialowe. Ale no tutaj w sumie to była gra jednego, ale na szczęście bardzo dobrego ataku Grzegorza. No to brawo. A się zaczęło słabo, bo stracił swoją właśnie Oracle. A zelotowa. Tak, zeloty wjechały. No dobra, pierwszy zest, drugi mana. No pragnę zauważyć, że z dwóch protosów awansowało dwóch w grupie. To też nieczęsty widok. No super, czyli z grupy A Spirit, z grupy B mana. Zobaczymy, jak w grupie C i D będzie. Ale na razie są powody do radości. GG, well played. Dobra, no to później oczywiście... ESL Pro Tour. Chyba jeszcze Naruto gdzieś w ogóle zniknął w międzyczasie tego pojedynku. Niemiecki caster.